Wjechałam po 40 latach do Polski. Mój wnuk prosił, żebym przywiozła mu stamtąd zegar z kukułką. Przyjechałam z daleka. Dorosła kobieta, mam już dzieci. To był mój ojciec, cała moja rodzina. Oni nie byli na moim ślubie. Nie byli, kiedy się urodził mój syn. A teraz chciałam im jakoś powiedzieć, że jestem, że przyszłam z tak daleka. Chciałam włożyć fotografie moich dzieci do tej ziemi. Może zobaczą. Mieszkaliśmy na Winiarskiej, Winiarska 11. Był to taki niewielki dom. Na pierwszym piętrze mieszkaliśmy razem z dziadkami. Mama pochodziła z Żelechowa, ojciec z Białej Podlaskiej. Miałam dwóch braci. Ja miałam 10 lat wtedy. Cała ulica Nowiniarska stanęła w ogniu. Wszystko paliło się. Uciekliśmy z domu. Wzięło się, co tylko można było wziąć do ręki. I wtedy też widziałam po raz pierwszy, jak wmaszerowało wojsko niemieckie do tej palącej się Warszawy. Nie miałam już domu wtedy. I tak patrzyłam na nich, tacy byli butni, tacy pewni siebie, w tych zielonych mundurach, takich lśniących, te buty takie błyszczące, te wysokie buty z cholewami, jak panowie świata, jakby na wieki, niezwyciężeni tacy. Niemcy zaczęli dzielić chleb na ulicach. Kotły, przynieśli kotły z zupą i dzielili. I od razu, kto miał takie ciemne oczy, czarne włosy, od razu, Jude, Żyd, wyciągali z kolejki za włosy, bili, wyrywali ten chleb z powrotem. No i tak zaczęli nas dzielić. Kazali nam nosić opaski z gwiazdą Dawida na prawym ramieniu. Ja jeszcze nie musiałam nosić, bo to od 12 lat dopiero. A wkrótce potem utworzyli getto. Tam mieliśmy tylko mieszkać. Postawili mur. Przy murze warty składające się z żandarmów niemieckich, polskiej i żydowskiej policji. Achtung, Achtung, pamiętam. Mówili i zaraz wiadomości rozmaite, albo rozporządzenia rozmaite, że nie wolno, że nie wolno, że nie wolno wychodzić za mur, że nie wolno rozmawiać z Polakami, że jeśli będzie ktoś miał kontakt z Polakami, to i Żyd zostanie zabity i Polak z całą rodziną zostanie zabity, że nie wolno, że Żydom nie wolno, nic właściwie. Ci, których wyrzucili z mieszkań, które były po tak zwanej aryjskiej stronie, gdzie tylko Polakom wolno było mieszkać, musieli w ciągu godziny opuścić te mieszkania. Większość z nich nie miała dokąd pójść. Koczowali na ulicach, w sieniach, leżeli na trotuarach. Już nie mogli się umyć, ani przebierać, nie mieli co jeść. Żebrali. Ciągle słyszałam te krzyki, kawałek chleba, po żydowsku, aś ty kalebogojta, aś ty kalebogojta. Oczy tylko takie ogromne, takie głodne. Napadali, nazywano ich haperzy, hap. Napadali nagle na kogoś, na kogokolwiek, kto chodził z jakąś paczuszką, trzymał paczuszkę w ręku, a jeśli to był chleb, to od razu złapał tą paczkę, upadł na jezdnię i zębami się wrył w ten chleb. Już bo nie można było wyrwać mu z rąk tego. Marzyliśmy o tym, co będzie po wojnie, że będą jabłka, że będzie czekolada, że będzie dość chleba, że będzie ciepło w mieszkaniu,
że będziemy jechać do lasu, na łąkę, na wieś. To wszystko już była legenda. To wszystko już było tak dalekie od nas, tak niemożliwe zupełnie dla nas, jakby to było w czasach przedhistorycznych. Bawiliśmy się na schodach, na podwórku, na tych właśnie ulicach, pomiędzy tymi ludźmi, trupami, tymi, którzy tak leżeli. Graliśmy w klasy, w chowanego. Bawiliśmy się w Niemców. Dzwoniliśmy do mieszkań, żeby przestraszyć ludzi. Brat mi powiedział, że ja muszę się uczyć, że ta wojna może trwać długo. Nie mogę zostać analfabetką. Nie może to być, żebym powiedziała, że Bach był malarzem, a Van Gogh był muzykiem, czy coś takiego. Jeśli ta wojna się skończy, muszę to wszystko wiedzieć. Powiedział mi, że wieczorem o 7 mam siedzieć przy stole z zeszytem i czekać na niego. A ja nie wierzyłam, bo ciągle strzelali, ciągle zabijali, ciągle przechodzili Niemcy i wciąż te łapanki i tyle ludzi głodujących i żebrzących na ulicach, tyle trupów. Pamiętam kiedyś pogrzeb przed wojną, taki pogrzeb, to było coś takiego uroczystego. Taki wóz okryty czarnym pokrowcem i konie okryte czarnym takim materiałem i takie jakieś okulary czarne. I takie to było. A teraz do takiego wozu kładli po 10 trumien. Nie można było zamknąć. Te trumny były wieka otwarte. Po kilka trupów do jednej takiej trumny. Wystawały ręce, nogi. Widziałam to wszystko. I w takich warunkach muszę tak punktualnie przyjść. Mój brat będzie na mnie czekać, żeby robić lekcję. Nie wierzyłam. I nie przyszłam na tą lekcję. Tak. A brat siedział. No, jego twarz, jego wyraz twarzy, ja już się więcej nigdy w życiu nie spóźniam, nigdzie. Później on powiedział, że teraz to już trzeba lepszego nauczyciela. Była to kobieta, polonistka, ona była jego profesorką przed wojną i ona mnie uczyła, pani Esterka nazywała się. Bardzo była surowa, bardzo wymagająca. Pamiętam właśnie, raz mi kazała napisać, wyglądam przez okno swojego pokoju. A ja opisałam łapankę, jak zajeżdża ciężarówka. Jak strzelają, jak ludzie uciekają. Jak oni... Kom, chodź. Mężczyzn na auto, na takie ciężarówki i odwozili. I później znowuż cisza i znowuż wszystko wraca na swoje miejsce. I jakoś tak mi się udało to wypracowanie. I byłam pewna, że mnie pochwali, że mi da jakiś bardzo wysoki stopień tym razem. A ona zaczęła tak krzyczeć na mnie. Natychmiast zniszcz, porwi, to nie wolno pisać takich rzeczy. To jest reportaż, to jest niedozwolone. Ale zapamiętałam to. No i później któregoś dnia ona nie przyszła. Po prostu nie przyszła. Okazało się, że umarła z głodu. Powiedziała nam o tym jej siostra. Byłam na jej pogrzebie. Miała jeszcze pogrzeb. Później to już było... To już było z czasów szczęśliwych, mieć pogrzeb, żeby ktoś cię odprowadzał na cmentarz, ktoś żeby płakał po tobie. Później to już się ginęło, umierało i nie było czasu nawet obejrzeć się, nawet zapłakać. Człowiek się stał kamieniem po prostu. Staliśmy jednego dnia, to było latem, rano, taki był popłoch jakiś, wszystko wyszło na ulicę, ja też wyszłam. Na murach zostały rozklejone plakaty, że wszyscy Żydzi zostaną przesiedleni na wschód do pracy, a kto się zgłosi dobrowolnie na Umschlagplatz, otrzyma chleb i kilo marmelady. Nie wiedzieliśmy, co robić. Nikt nie wiedział, co robić. Natychmiast znikła żywność. Już nie można było dostać kawałka chleba. Nie można było kupić kartofla. Nic. Nie wiadomo było, co robić, dokąd pójść. Ci, co byli głodni, ci, którzy nie mogli więcej, poszli. Zwabił ich ten chleb i kilo marmelady. Marmelada była z brukwi.
takich kartonach, pamiętam, takie ciemne kartony kwadratowe. Postanowiliśmy nie pójść dobrowolnie po ten chleb i marmeladę. W żaden sposób. Postanowiliśmy za wszelką cenę pozostać w getcie. Postanowiliśmy zdobyć miejsce przy pracy, bo przyrzekali, że Żydzi, którzy są im potrzebni do pewnych robót, pozostaną. Dostaną specjalne Ausweise, przepustki takie. I od razu zaczęła się gonitwa za tymi Ausweisami. Płaciło się, łapówki dawało się dyrektorom tych fabryk. Były fabryki, gdzie szyło się mundury dla wojska niemieckiego, buty. I teraz trzeba było przyjść z maszyną do szycia i jeszcze zapłacić łapówkę, żeby dostać się do pracy i tym właściwie zdobyć prawo do życia. Ojciec mój zdobył pracę w takiej fabryce, gdzie robiło się buty. Hilka natychmiast złapano do pracy na Umschlagu. Umschlag pracy to była ta stacja, z której wywozili na wschód i to było na stawkach. Cała treść życia, Umschlag prac, wagony. Ile wagonów stoi na Umschlagu? Do każdego wagonu 100 ludzi, ponad 100. Znaczy, jeśli jest dużo wagonów, to jutro będzie straszliwa łapanka. A jeśli jest mniej, no to jutro będzie lżejszy dzień. Ciemne piwnice, ciemne, rozprażone od słońca strychy. To był nasz raj, to była nasza szansa. Światło dzienne to był największy nasz wróg, bo nas wydawało do nich, do tych łapaczy. Najgorsze było, jak małe dziecko zaczęło płakać. Ludzie byli dzicy zupełnie z tego napięcia, z tego strachu. Rzucali się na to dziecko, dusili, mówili, że nie zginie. I matce zatykali usta, żeby nie krzyczała, żeby nie broniła, bo nie zginie 200 osób przez jedno małe dziecko. I to było normalne. W ogóle nie chcieli potem wpuszczać z moimi dziećmi do schronu. Jeszcze kiedy leżałam nawet na tym strychu, czy wieczorem później, gwizd lokomotywy, tak się to wdzierało w serce jak nóż. Tam pojedziesz, to cię czeka. To niewiadome, to straszne, ale właśnie ten dziwny, taki przenikliwy gwizd tej lokomotywy. No i wieczorem uspokoiło się. No jeszcze na parę godzin. Noc należała do nas, nocą nie chodzili, tylko w dzień, tylko za dnia. I wyszliśmy trochę ochłonąć, trochę zaczerpnąć powietrza. Był taki wieczór, tak szarawo na dworze, chłodny wiaterek taki. Chilek akurat przyszedł z pracy, ojciec wrócił i staliśmy tak we czworo. No i nagle z czterech stron ulicy nadjechały riksze i zeskoczyli z nich SS-mani, Ukraińcy, Litwinie. I od razu halt, byliśmy pierwszą czwórką złapaną. No i już ten strych, to już był rajem nieosiągnionym. Nie można tam było więcej wrócić. Skończyło się. Nagle wprowadzili wielki karabin maszynowy na środek tego placu. I stało się tak cicho nagle, jakby nikt nie oddychał więcej. I to już było to. Znaczy nie wejdziemy nawet do tych wagonów, nie pojedziemy na wschód. Do tych jakoby strasznych jakichś obozów. Jakaś katorżna praca niby nas tam czeka. Ale tutaj już idą nas zabić. A mama zupełnie spokojna. Już jakby pogodziła się z losem. Pewna siebie taka. Spojrzała tak na mnie. I mówi, każdy człowiek musi umrzeć kiedyś. A my umrzemy teraz razem. To nie będzie straszne. Nie bój się. I tak spojrzała na mnie. Z taką dobrocią, z taką miłością. No nie bałam się zupełnie. Czułam coś takiego wielkiego, takiego uroczystego. Nigdy czegoś podobnego nie czułam w moim życiu. Nagle to wszystko stało się takie ważne. Ta chwila, że jeszcze widzimy jeden drugiego, że żyliśmy, że byliśmy na tym świecie, za chwilę nas nie będzie. I takie wielkie było to życie, takie wspaniałe. Czułam coś takiego, że nikt mi tego nie odbierze, że nawet śmierć jest wobec tego słaba i mała. No i nagle gwizd lokomotywy. Nadjechał pociąg. No i rzucili się na nas jak dzikie bestie. Zaczęli zganiać pałkami, kolbami karabinów w stronę wagonów. Ludzie wrzeszczeli, krzyczeli, strzelali do nas, przeklinali. Gubili dzieci. Tratowali się po drodze. Mama złapała mnie za rękę i brata i zaczęła
ciągnąć w odwrotnym kierunku, wydostać nas z tego tłumu. Ojciec z początku nie chciał, ale przecież im pokaże tą przepustkę swoją. Mama już nie patrzała na niego więcej, a on nie chciał się od nas przecież odłączyć. Musimy być razem, razem, żeby tylko chociaż razem wszędzie. No i poszedł za nami. Mama trzymała mnie i Chilka, ojciec za nami. I wtedy nagle okrążyli go policjanci. Pałkami. Zaczął szamotać się z nimi, bronił się. Ojciec miał wtedy 47 lat. Pamiętam, widziałam, jak się szamocze z nimi. Oddzielili nas od... Tak sobą ci policjanci, między nami, a ojcem oni i te pałki. I wreszcie tak skulił się cały, skurczył się i pognali go z tym tłumem. A my zostaliśmy nagle sami zupełnie na tym pustym już placu. Chilek załamał się. Zaczął krzyczeć na mamę, zaczął płakać. Coś ty zrobiła? Dlaczegoś nie poszła z wszystkimi Żydami do wagonów? Coś ty zrobiła? Oni tutaj znają wszystkie kryjówki, każdą dziurę. Zabiją was i mnie każą wasze trupy odprzątnąć. Ja nie chcę dożyć takiej chwili. Chodź, co będzie z wszystkimi, będzie i z nami. Ja też zaczęłam mamy męczyć. Chodźmy, chodźmy. Tak się bałam tej pustki. Bałam się, że za chwilę wpadną tu żandarmi i zastrzelą nas jak psów na tym placu. A w ogóle to taka była jakaś jednak siła w tym tłumie. Przecież tylu ludzi, tacy różni i mądrzy, i silni, i słabi, i coś chyba poradzą, jakieś chyba są szanse, przecież tylu jest tam było. Jakaś pewność jest w takim ogromnym tłumie, coś. A tu nic, tylko my i zaraz za chwilę oni przyjdą i zabiją nas. Ale mama zupełnie spokojna, jakbyśmy siedzieli w najbezpieczniejszym miejscu. Zupełnie tak łagodnie założyła tak ręce na piersiach, i mówi, jakie głupie dzieci wy jesteście. Przecież te wagony to śmierć. Musimy wszystko zrobić, żeby nas nie wciągnęli tam. I nie tylko tym razem. Jeszcze wiele razy. I poszliśmy na Leszno, Leszno 64. Takie piękne meble były tam. No i wspaniałe zabawki. Nigdy nie widziałam, chyba na wystawach, w sklepach widziałam takie zabawki. Doszłam do tego, taka szczęśliwa w pierwszej chwili. A później od razu sobie pomyślałam, Boże, a gdzie te dzieci są? Przecież one tu wczoraj były. I co będzie ze mną jutro? I komu potrzebne te zabawki teraz? Nikogo nie muszę pytać o pozwolenie. Ale czyjeś one są? A może wrócą tu? Włożyłam to ostrożnie. Może wrócą i kiedyś opowiem im, że trzymałam te zabawki, że je tak odłożyłam ładnie z powrotem, nie rozrzuciłam. Może razem się kiedyś będziemy bawić. Marzyłam o tym. Może ojciec mój wróci też. Ciągle jeszcze ludzie chcieli łudzić się czymś. Jeszcze nie i to jeszcze stale nie wiadomo było dokąd. Ale mama mówiła, tyle tysięcy ludzi wywieźli. Od nikogo nie ma listu, od nikogo nie ma żadnej wiadomości. To nie może być nic dobrego. Żyjący człowiek daje znać o sobie. Już wiadomo było o Treblince. Już ktoś uciekł, już ktoś opowiadał. Przedarł się na Nowolipie 30. Kolega Chilka, Dawid Kaplan, on uciekł z Treblinki. Przedarł się z powrotem do Warszawy. Przedarł się przez te wszystkie wachy i mur do getta. I nam to wszystko opowiadał. Zaczęli mówić, że będzie powstanie, że budują bunkry głęboko pod piwnicami. Budowano bunkry. I kto mógł jakąkolwiek broń, również trucizny, cjankali. To było szalenie popularne, żeby przynajmniej umrzeć natychmiast i nie dostać się do tego przeklętego wagonu. Albo łom żelazny, że może uda się wywalić deskę i uciec w biegu pociągu. I mama znalazła miejsce w bunkrze, musiała zapłacić za to. Na ulicy Miłej 3. 3 tygodnie przeleżeliśmy w tym bunkrze. A oni już nie chodzili, Niemcy, z domu, z mieszkania do mieszkania, wywalać drzwi. Po prostu podpalali ulicę za ulicą, dom za domem. A później te spalone domy jeszcze wysadzali w powietrze, żeby pod gruzami nic się nie mógł schować. Ale myśmy już leżeli pod gruzami, tam już nie było czego spalić. To było nasze szczęście. Aż nakryli nas. Ktoś zadenuncjował.
I nie mogli dostać się, nie mogli w żaden sposób znaleźć otworu tego wejścia z miłej trzy, nie mogli znaleźć. Jak labirynt było to zrobione, tak mądrze jakoś. Ale była klapa tam pod te gruzy, że w ostateczności otworzymy tą klapę, ale nie otworzyliśmy jej. Oni tam rzucili granat w tą klapę i wpuścili drabinę. Światło nagle, po 3 tygodniach światło dzienne. I to już było 2 maja. Już było po powstaniu. Już było wszystko spalone i zburzone. Zeszły z tej drabiny te zielone mundury, te lśniące buty. Wyszliśmy, pomogli nawet wyjść na plac Moranowski. Naprzeciw już szkielet tego domu, na 2 piętrze były te 2 okna naszego pokoju. Stali jak żołowiu jakiegoś. Stali tak z wycelowanymi karabinami w nas. Najmniejsze poruszenie, które mi się nie podobało, strzał tutaj w skroń. Po trupach po prostu szliśmy do wagonów. I tylko modliłam się, żebyśmy weszli razem, żeby nas nie rozłączyli, żeby tylko razem. No i weszliśmy razem. Zatrzasnęli te drzwi, zaplombowali i pociąg ruszył. Z 2 stron wąskie okienka, kto silniejsi mężczyźni załapali miejsce przy oknach, zamknęli, zatkali swoim ciałem okienka, powietrze nie wpływało do środka zupełnie. Ludzie kłócili się, bili się, krzyczeli, padali. Słabsi padali. Nie można już było ich znaleźć, nie było czym ratować. Inni padali na nich i taki stos się robił coraz. Taka warstwa silniejszych, słabszych. Jedni dusili drugich. Ja, i ten pociąg jedzie i jedzie. Ja mówię, mama, dokąd? A mama mówi, no jedziemy na rolę, do pracy. No. A ja już widziałam ze sobą Dawida Kapłana, który uciekł z Treblinki, opowiadał, co tam robią z ludźmi. Ale chciałam każde kłamstwo, bo daj jeszcze chwilę łudzić się, że nas nie zabiją. Pociąg stanął. Dojechaliśmy do Lublina. Ludzie już wiedzieli jakoś o tym. Już był taki szmer, że nie Treblinka. Mama mówiła, widzisz tam z daleka, widać druty kolczaste, tam widać obóz i są takie kobiety w pasiastych ubraniach i tam na pewno będziemy pracować i teraz wezmą nas do łaźni. Ja już się modliłam, żeby już była ta łaźnia, żeby już tam wejść. Ja się modliłam, żeby to przyspieszyć, a to już były ostatnie chwile życia mojej mamy. I skąd ja mogłam wiedzieć o tym? Zagnali nas biciem po nagich ciałach, tymi pejczami. Do łaźni. Prysznic. I taka byłam szczęśliwa. To nie Treblinka, nie komora gazowa. I chciałam uścisnąć mamę, pocałować ją. Miałaś rację, widzisz, nie zabiją nas. Nie było mamy. Serce mi się tak ścisnęło, jak w kleszczach zupełnie. No i w końcu doszłam do bratowej i spytałam, gdzie jest mama. Ona tak opuściła głowę, Hela. Powiedziała mi, nie ma mamy. Ja jestem teraz twoją matką. I Hela zaczęła się bić i za mnie, i za siebie. I przyniosła taką miskę, znalazła miskę, dała mi, trzymaj, nie zgub tego. Trzeba było się też bić o miejsce na podłodze. Na ten centymetr miejsca nie było. Było tak ciasno i ona gdzieś jakoś zdobyła kawałek miejsca na podłodze. Siadaj, pilnuj tego, trzymaj tą miskę, ja pójdę zobaczyć, co tam może gdzieś chleb dzielą. Przynieśli żelazne kotły, zupy, nie dzielili jej, tylko kobiety napadły na ten kocioł i do tej gorącej zupy tak tymi miskami wylewały jedna na drugą. Ja stałam z boku, Hela wydostała jakoś, przyniosła, masz, pij. Piłyśmy, bo przecież nie było łyżek, ona łyk i ja łyk. A później po skończeniu to się tak wylizywało tą miskę i ona tak ją trzymała, zawsze tak ją trzymała przy sobie, żeby broń Boże nikt jej nie wyrwał tego, żeby nikt jej nie zabrał. A o 4 nad ranem jeszcze ciemno było, już wyganiali, już bili tymi pejczami, tymi deskami, tak ustawiali nas piątkami, kolumnę taką dużą i nagle odezwał się taki szmer, przeszedł po tej całej kolumnie. Prowadzą nas do komory gazowej. No i pognali nas. Było daleko. Trzeba było dość daleko chodzić do krematorium. Wepchnęli nas do środka, zarygnowali za nami drzwi
To była łaźnia, jak wyglądało jak łaźnia, ławki pod ścianami, na ścianach takie wieszaki, żeby w porządku pozawieszać ubranie. No i stąd już nie ma wyjścia. To koniec. A jak przyjdzie ten gaz? Co to jest śmierć? Jak to będzie umrzeć? I tak całą noc. Nad ranem przyszli jacyś mężczyźni, więźniowie, otworzyli drzwi i zagnali do wagonów. Kiedy przechodziłam przez bramy Majdanka, powiedziałam sobie, ja przeżyję. Jeśli ja mogę wyjść przez tą bramę na zewnątrz, to ja przeżyję. I po drodze powiedzieli nam, że tej nocy zabrakło gazu. I zagnali nas do wagonów. Kazali nam usiąść rzędami, jeden w drugim, jedna w drugiej, żeby wykorzystać każdy centymetr, każdy milimetr miejsca. I w żadnym wypadku nie wolno zmienić pozycji pod groźbą kary śmierci. Nie wolno zmienić pozycji ciała. Tylko tak. Jechało się jakie dwie doby. Był straszliwy upał. To było lato. Lato 43 roku. Obok mnie w rzędzie siedziała dziewczynka w moim wieku, taka była brunetka, taka śniada twarz, takie wielkie czarne oczy, króciutkie włosy. Piękna dziewczynka była i za nią z tyłu matka siedziała. Też taka śniada kobieta, dość młoda jeszcze. I nagle kobieta ta poruszyła się, uniosła się tak trochę. A ten krzyknął. A ona zaczęła błagać go, żeby tylko dał jej trochę wyprostować ciało. Na chwilę. Nikt nie wierzył. Wstał, wycelował. Myśleliśmy, że tylko grozi. Dziewczynka zaczęła płakać. On wrzasnął na nią. Milcz, ty też zdechniesz, Żydówko. Wyrzucić trupa. No już wiedzieliśmy, że nie jedziemy do żadnego lepszego obozu. Ale nie wiedzieliśmy jeszcze dokąd. Wreszcie dojechaliśmy. Napis Auschwitz. W Majdanku baraki były drewniane, jak gdyby tymczasowe takie. A tu tak jak na wieki wszystko. Myślałam, no stąd już nigdy nie wyjdę. I zapędzili do bloku. No i natychmiast na nary. A na narach leżą już kobiety jakieś 8, 10. Miejsca jest tylko na 5 czy 6. I każą nam wejść, biją, żeby wejść, a te gryzą w ręce, bo jak się złapałeś tak za tą narę, to gryzły ręce, żeby nie wejść, bo tam już nie było miejsca. 14 osób na narze takiej. Leżałyśmy, że jak jedna się chciała wykręcić, to wszystkie musiały się wykręcić. Jak śledzie w uzbeczce, dosłownie. No i one nie dawały nam wejść, to wtedy wyszła blokowa, wylała kubeł pomyj na nas. I wtedy już wepchnęłyśmy się. Z początku nie pracowałyśmy w ogóle, to oni nas niby gnali na łąkę, andywizy, na łąkę. Łąka to była taka sucha, spalona ziemia, to znaczy albo błoto gęste, albo spękane, spieczone takie, żar taki, nie było wody, leżało się tam. Rano było straszliwie zimno, bo już o 5 rano, o 4 był apel, na apelu się stało godzinę czy dwie. W tych zgniłych tych butach, bo te buty od deszczu przemokły i gniły. Rany mi się porobiły na nogach. No i tak już się pragnęło, żeby ten apel się skończył, żeby już był gwizdek, że można się rozejść. I był taki gwizdek. Tysiące kobiet biegły we wszystkie kierunki, do ustępów, do baraków, spotkać się z kimś, zobaczyć, zamienić coś, zamienić chleb na jakiś sweterek, na jakąś kuskę na głowę, na grzebień, na coś. I tu nagle w tym całym jeszcze jeden gwizdek. Wszystkie Żydówki zostają na miejscach. No tak jakby sparaliżowanym się stało. No bo to już wiadomo, to już selekcja. Spojrzałam na Helę, ona na mnie. Ona już była tak chuda, to był szkielet już tylko. No ona już nie mogła przejść. I poszłyśmy pod łaźnię. No i Mengele, przy nim Taube i różne kapo blokowe. I my myślałam, może nie zauważy. Ale nie. Przede mną wyjął, przed Helą wyjął jedną, za mną jedną i ona stanęła mu tak twarzą w twarz. Nie mógł jej nie widzieć. No i podniosła się pałeczka. Ją na lewo, mnie w prawo. W tej chwili zapomniałam o wszystkim.
Złapałam ją z całej siły. Powiedziałam sobie nie. Ona to jedno. Oni mnie nie rozetną mnie. Ja nie wrócę bez niej. Ja nie umrę teraz. Był taki piękny dzień słoneczny. I pomyślałam sobie, przecież to nie jest jakaś siła wyższa. Przecież tych chmur, tych ołowianych chmur, tego deszczu nikt nie mógł zatrzymać. Ale oni przecież mogą powiedzieć tak. I ja będę żyć i moja bratowa też będzie żyć. Przecież to są tylko ludzie. Dlaczego nie mają powiedzieć tak? Dlaczego? Jakoś szamotałam się, nie wiem jak długo to trwało, ale w pewnej chwili zauważyłam, że wicekomendant obozu, Hessler, taki gruby, wysoki taki, zawołał mnie, kom. Tak mi palcem zrobił. No i tak jakoś, jak gdyby mnie nagle skrzydła wyrosły, jakaś nadzieja taka, no chyba już mi daruje to życie. Rzuciłam ubranie, zostawiłam Helę, natychmiast odciągnęli ją do tej grupy, na śmierć oczywiście. Ja stanęłam, przybiegłam do niego, stanęłam przed nim, zadarłam tak głowę, bo taki był wysoki, taki gruby, a może mi się nawet wydawało, że był taki olbrzymi, bo przecież od niego teraz wszystko zależało. Czy będę ją miała jeszcze, czy nie, czy jeszcze będę żyła, czy nie. I zaraz zaczęłam mówić, nawet nie czekałam, aż mnie o coś zapyta. Zaczęłam wyrzucać z siebie, to jest moja matka, to jest moja siostra, ja bez niej nie mogę. A on do mnie tak jak do dziecka. Milcz. Bo jeśli je zamilkniesz, to pójdziesz tam. No i zawołali kapo i Hessler powiedział do niej, wykreślić te dwa numery z powrotem. I puścił. No jak widziałam, że wykreśla, słyszałam, jak on to powiedział, no taka byłam wdzięczna, taka byłam szczęśliwa i po prostu nagle się poczułam człowiekiem, że on jest człowiekiem. I rzuciłam mu się na szyję. Chciałam go uściskać. Jak mnie rąbnął w twarz. Upadłam. Czułam się tak upokorzona. Hela coraz była słabsza. Zaczęła zanikać. Jak świeczka tak gasła. No i zabrali ją na rewir. Zostałam sama. Nikomu nie potrzebna więcej. Nikomu. Jedna z dziewcząt zaśpiewała wtedy piosenkę. Unser Wurmstädtl never brennt, wenn das Leben ist ein Teil, nimm die Keile und lech das Feuer, lech mit euer Eigenblut, beweis, dass ihr das kennt, und ihr steht und kickt das Visier. Mit verleigte Hand und ihr steht und kickt das Häusier, wie unser Städtl brennt. Zaczęły się transporty z Węgier. Rok 44. Masowe transporty. Pociągi stały w kolejce, już nie ludzie, bo nie przedtem widziałam kolumny ludzi. A teraz pociągi stały w kolejce. Nie było dosyć gazu, nie było miejsc. Jeszcze kiedy szłam do Weberaj, widziałam tych ludzi, a droga na Weberaj przechodziła bardzo blisko krematorium i takiego małego lasku. Porobili tam doły i była kłoda drzewa i człowiek i tak palili. Jak szłam do pracy, to cały ten lasek objęty był dymem i smrodem takich palonego mięsa. A później jeszcze gorzej. Pociągi już stały niewyładowane. Na tej rampie, bagaże do nieba i zaczęli werbować do Kanady. Byłam zdumiona, jak ludzie pchali się, żeby dostać się do tej pracy. Tutaj się widzi tych ludzi, stoisz na apelu i widzisz poprzez te druty kolczaste, teraz już niczego nie osłaniali, już nic nie było sekretem, wszystko było jawne zupełnie. Ciemno było w dzień od dymu i widno nocą od tego słupów ognia. Pewnego razu, kiedy szłam do pracy, komando nasze zatrzymało się nagle, nie można było przejść przez rampę, było tak dużo ludzi, że musieliśmy stanąć. Ci szli do gazu, a myśmy szli sortować ich rzeczy. I natknęłam się na taką parkę jedną. On trzymał dziecko na rękach, niemowlę, a ona koszyczek. I była tam taka butelka ze smoczkiem i jakiś budzik. I on tak zapytał, jak daleko jest jeszcze do kolonii żydowskiej? Bo trzeba odgrzać mleko dla dziecka. Trzeba je nakarmić.
co można było powiedzieć. Straciłam w ogóle szacunek do słowa ludzkiego. Zdawało mi się, że już nie warto, że już nic nie ma więcej, że tylko stoję na tych górach bagaży, na tych ubraniach i te palta i suknie i jedwabne, jak samitne i porwane, i nowe, i przepiękne, i listy, i pończochy, i skarpetki, i fotografie, i kiełbasa, i orzechy, i jakieś tam wszystko razem wymieszane, góry, góry, nieskończone góry tego bagażu. Pomyślałam sobie, że cały świat już odarli, tak rozebrali go do naga i my będziemy sortować te rzeczy, aż to wszystko wysortujemy i wtedy nas wrzucą w ten ogień i nie ma już więcej świata. Do dziś, jak słyszę, że w 43, w 44 roku w Ameryce był koncert, w Izraelu był jakiś konkurs, nie mogę tego zrozumieć. Wtedy... nie mogłam mówić więcej. Nie warto było więcej wypowiedzieć słowo ludzkie. Przestały przychodzić transporty. Redukcja. Niektóre nawet rozpaczały, że jest redukcja. Że już nie ma tej dobrej placówki więcej. Pchały się do tych esesmanów, żeby ich nie zredukować, żeby nie ich, bo część zostawili jeszcze. 45 rok. Mróz, ale taki słoneczny dzień, taki ten śnieg tak się skrzył w tym słońcu. No i tego dnia doszłam do drugiego i strzał. Taki ból straszny w ręku poczułam, że miałam oderwać tą rękę od siebie. Zabił mnie teraz. Kiedy już jest prawie koniec, już słychać było armaty rosyjskie, już nie było krematorium. Tyle przeżyłam, 5 lat, ponad 5 lat. Teraz nie, powiedziałam sobie, nie, ja nie umrę. I ja nie dam, żeby życie uciekło ode mnie, nie dam. I zaczęłam pędzić, upadałam i wstawałam i takie gwiazdy mi przed oczyma, iskry takie, ból taki straszny i dopadłam do rewiru. Żadna nie chciała dojść w ogóle do mnie. Podszedł tam do mnie sanitariusz, tam był Abram, nazywał się ten sanitariusz. Tak się zainteresował mną ten chłopak, wyjęli kulę. A potem zaprzyjaźniłam się bardzo z Abramem. On mi opowiadał wszystko o sobie, o swojej rodzinie, ja jemu o swojej. Chciałam, jakoś znów to ożyło wszystko, Chilek i Marek i moi koledzy z Gieta i ta Esterka, ta moja nauczycielka i to wszystko, co było do teraz. I tak było 2 tygodnie. Już było słychać tak blisko te armaty, już niedługo będzie wolność. I nagle on przyszedł wśród nocy. Nie wiedziałam dlaczego, co się stało. No, żegnam. Co się stało, dokąd? Ewakuacja obozu. Idę. Powiedział mi tylko, pamiętaj, wojna się skończy. Przyjedź do Krośniewic. Kościuszkowska 8. Tam się spotkamy. To był już dom. Pamiętaj. I uciekł. Za barak, tak. Już więcej go w życiu nie widziałam. Ciągle przyrzekali nam, że idziemy do pociągu, że będziemy jechać, że nie będziemy więcej chodzić. Już nie można było. To trwało kilka dni, kilka nocy ten marsz. Nie pamiętam, jak się nazywa ta miejscowość, gdzie wreszcie był pociąg rzeczywiście. Wagony otwarte. W taki mróz. Zimno tak strasznie, głód, już nie mieliśmy więcej nic, nawet tego śniegu do jedzenia i do picia nie było. Jedyna tylko była pociecha, że po drodze mijały pociągi powracających żołnierzy niemieckich z frontu. Takich zbitych, rannych. Już nie te zielone, błyszczące mundury, to już były brudne, wymiętoszone mundury, poplamione i twarze takie zmizerniałe, przerażone. I to jedno trzymało jeszcze. Tylko to pomogło, że można się było jeszcze utrzymać jakoś na tych wagonach. No i wreszcie dojechaliśmy. Ravensbrück. Znowu ustawili nas taką kolumnę, wprowadzili do obozu.
No już myśleliśmy, że teraz nareszcie do baraków, wreszcie będzie można położyć je gdzieś, odpocząć. Ale nie, nie ma miejsca dla nas. Znowuż na dworze stoimy i stoimy. Teraz już nie chodzimy, stoimy. Ale nie ma miejsca dla nas. I te kapo, te lagier kapo ze Święcimia, te dawne ważniaczki, ta dawna władza. Teraz już nie mają nic do powiedzenia. Teraz są tak jak my. Strafblok, czyli takie więzienie w Ravensbrück, taki karny barak. Trzymali tam przeważnie Niemki, jakieś zbrodniarki za morderstwa, za prostytucję, jakieś takie przewrotne kobiety. I tam nas wpuścili, tak jak do jakiejś klatki z dzikimi zwierzętami. Przeliczyli nas i powiedzieli, że odprowadzają nas na stację jakąś. Zaprowadzili nas na stację, pociąg osobowy tym razem. Ogrzewany nawet. Usiadłyśmy na ławkach, jak prawdziwi pasażerowie, przy oknach, na podłodze było tak ciepło. Przyglądałam się krajobrazom. Niemieckie domy, wsie. I stąd to przyszło, to całe nieszczęście nasze. Nie mogłam pojąć tego w ogóle. Tam była taka wczesna godzina jeszcze, tylko zaczęło świtać. Tam, stąd oni przyszli, tam śpią ich żony, ich dzieci. Czy oni wiedzą o tym? A pociąg pędził i gwizdał tak jakby nie mógł się zgodzić z tym, że Żydów wozi osobowym pasażerskim pociągiem. Zajechaliśmy na dworzec, miasteczko Neustadt-Glewy. Zegar taki pokazywał godzinę piątą i plakaty, że wróg podsłuchuje, że wróg się zbliża, żeby się bronić. Ach, dobrze było widzieć to. Jakoś znów miałam takie dobre samopoczucie, taką nadzieję, że no już chyba niedaleko to, już niedługo to potrwa. Dosyć daleko szliśmy, bo to droga prowadziła między drzewami, między dwoma rzędami drzew. No i wreszcie jakiś obóz, mały obóz. Wprowadzili nas do baraku. Nie było gdzie leżeć, gdzie siedzieć. Kazali nam stać, też nie pozwolili usiąść. Zamknęli nas i powiedzieli, że musimy stać. 10 dni, nic. Powiedzieli, że nie mają kuchni dla nas, że nie mają sprzętu, żeby ugotować jedzenie, że to jest mały obóz, oni nie są przygotowani na taki transport ludzi. Niektóre dorywały się do kuchni, wykradały się, kradły jakąś brukę, strzelali do nich. Stąd tych słabych, chorych albo za kary posyłano na śmierć do Oświęcimia. Ale tutaj umierało się z głodu, od kul, od bicia. Tylko te buty zdejmowałam, pod głowę kładłam sobie, żeby mi ich nie ukradli. I tak co chwila ktoś inny deptał po mnie. Szły te kobiety do ubikacji, pełne buty tego kału, tego moczu i ktoś mi tutaj na twarz, na głowę. Tak ja to nigdy jeszcze nie byłam tak upokorzona jak wtedy. Chciałam sobie tylko wtedy, czy... Co by powiedziała moja mama, gdyby mnie widziała teraz w takim stanie, jak oni depczą po mnie tymi obsmarowanymi butami czy ponczochami. Rano otwierali barak, bo był taki jeden SS-man, Niemiec, który co noc zamykał nas na klucz i rano przekleństwem, biciem wyganiał z powrotem z tego baraku. Wszyscy się pchali, ja nie musiałam chodzić, one już mnie niosły. To był taki tłum, który parł do drzwi, żeby wydostać się stamtąd. 3 maja wyprowadzili nas na apel jak zwykle, ale po apelu już nie wzięli do pracy. Z powrotem do baraków zamknęli drzwi na klucz. Tego nie robili za dnia nigdy. I ten SS-man, który kazał nam wejść do baraku po apelu, już nie biciem, nie krzykiem, tylko bitte schön, Frauen, proszę bardzo, proszę wyjść. A już coś się zmieniło, już bitte schön, już proszę bardzo, proszę wejść. No i w południe, tak o 2 godzinie, stanął komendant obozu, pijany jak bela,
i przemawiał przez megafon, że wróg się zbliża, żebyśmy się nie tłoczyły do kuchni, bo jest dosyć jedzenia. Przy tym umierało się kawałek spleśniałego chleba dziennie i pół szklanki zupy, wody z lupinami od kartofli. A teraz mówi, żeby się nie bić o jedzenie, bo tam jest pełno jedzenia w magazynie. No i on bardzo żałuje, że nie może nas dalej wziąć z sobą, kiedy wróg się zbliża. Jeszcze dali salwę do kuchni, pozabijali i ranili bardzo wiele kobiet. I odjechali. Brama stała otworem. W pierwszej chwili stałam przy tym oknie, jak gdybym była staruszką taką, jakąś wypaloną zupełnie. Dopiero nazajutrz wstał jasny, słoneczny dzień majowy. Wiał taki łagodny wiaterek. Nagle poczułam, że żyję, że jestem młoda. Całe życie jest przede mną.